let's ditch the cars and make the rest of the way on foot. I kept you in the dark about our mission to keep this plan as secret as possible. Now, we will capture the UAF military convoy intact and use it to drive ourselves directly into the Gingata base without firing a single shot. Once inside the compound, we must kill the general before he can call for military reinforcements. With high tensions in the region, once the soldiers realize he is dead, they will have nothing to fight for and should surrender. Brothers, let today mark the beginning of the revolution! Nearby, there are two military positions serving as early warning and communication stations for the base. Destroy these, and no one will be able to warn the base when we capture that convoy. We must disable both without raising suspicion. Two trucks with a lot of high-tech equipment serves as an interface for communication at each post. Eliminate them. Place C4 explosives inside comm vehicles or plant it beside them. Charges are synchronized to detonate on my command. Ensure you stay back once that happens. Hej, cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj jest powrót do Call to Arms kampanii PRM. Aktualnie 5 dni partyzantki. I naszym tu zadaniem jest teraz zlikwidować system łączności w tych dwóch punktach, wsadzając dane rzeczy do ciężarówki. O kurde, to jest trudna misja, bardzo trudna. Bo po cichu. Ja misji po cichu nie znoszę. Najpierw trzeba by zająć się likwidowaniem posterunku i tych gości, co tu sobie dookoła chodzą. Nóż, daj mi. I typ jeden śpi, drugi sobie stoi. Na razie poczekam, póki nie wyjdzie. Przy okazji ty od razu zajmiesz się też tym typem. Trzeba po cichu zlikwidować ich obu. Tego, co tutaj stoi, tego, co krąży dookoła tego czołgu. O, wybaczcie, ale burza jest w moim terenie aktualnie, więc za wszelkie dźwięki. We need to hide the dead bodies. We can't risk them alerting the main base. Teraz trzeba schować ciało. I ciało zaniosę do tego budynku. Tu jest załatwiona sprawa. Czy wy macie zamiar wyjść? Jak nie macie zamiaru, to ja mogę was rozstrzelać. W sumie chyba typów rozwalę normalnym sposobem. No, ten typ spał jak zabity. Zobaczmy, nóż, apteczka. Tu
tu jest najtrudniej. Tylko ja muszę w ciężarówkę czy przy ciężarówce? Raczej przy ciężarówce. Ten typ tu się łatwo dostanie, trudniej będzie z tym typem. Na wszelki wypadek zapiszę, żeby nie było takiej sytuacji. Długość wyszedł z ciężarówki. To bardziej ułatwia sprawę. W takim razie rada mi się wynoszę. Została druga ciężarówka. Tu typek jest po tej stronie. W budynku nikogo nie ma. Tu jest patrol. Jedzie ciężarówka. Kierowca też wyszedł, więc mam idealną szansę. Czy kierowca stoi w tym miejscu? Jeśli się nie odwróci, nie zginie. Akurat M60 muszą przetrwać. We managed to man their armor at the east post. We must deal with that M60 tank before we can proceed with the mission. To on może jechać? Tak. Nie mam żadnej broni przeciwczołgowej. Proszę tu Amerykanom zakończę. Ta trawa taka gęsta. Niewiele widzę. Ktoś musi mieć tu gdzieś wyrzutnie rakiet. Z tyłu. Nie. Ładowań. Nie. Za dużo ich było na mnie. Ale gdzie jest medyk? Tu jest medyk, o kurde.
Szybko, medyk, musisz się tu dostać. Trzeba do tego typa dojść. Najbardziej zastanawiam się, jak tę M60 pokonać bez wyrzutni. Dobra robota. Zobaczmy. O, nic. Dobra, nie żyje. O, nie zdążyłem. Wykrwawił mi się. C4 jest w tym samochodzie. Tu jest jakaś amunicja, może tu będzie sprzęt przeciwczołgowy. Tak, czołg jedzie. Wszyscy w nogi. Zaraz. Ten czołg próbuje wjechać pod kamień. Nie wsiadajcie, źle. Mam pico 4? Mam. Jest C4. Sobie zapiszę. Masz. Boż to skurczyby. Ale zatańczył. No normalnie. I received a text message from our government source. He's nearby with information about the transport. Quick, let's meet up. Mamy gościa od wywiadu. Najpierw tu muszę wrogów likwidować. Tam jest tutaj. To jest dobra broń na daleki dystans. Ale z bliska już średni. Chociaż moi mnie osłaniają. Trzeba by zerknąć, co się tu mieści. Jest wyrzutnia, wezmę ją. Apteczki. Granaty. Ten typ. Jeden. Nie wiadomo, kiedy to się może przydać.
Oj, więcej ich jest niż myślałem. Wrogowie zlikwidowani. Czas lecieć do gości od wywiadu. Strasznie szybko się ten typek męczy. Greetings. I'm glad you made it this far. Quick, there isn't much time. I must be brief, as you don't have much time. The convoy will make its stop in the nearby village southwest of this location. They are there to get unique goods for the general. This will be your best chance at capturing the vehicles intact. For the revolution! A więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Dalszą część tej historii zobaczymy w następnej części. I z tego co widzę, to trzeba będzie nieźle się przebić. Jeśli mam 5 osobami zdobyć to miasteczko. Ale to już w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.